20 lat Teatru Przebudzeni. Poznajcie nas i naszą historię. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOWO w Ostródzie od początku swojej działalności wdraża różne formy rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jedną z takich form jest Teatr Przebudzeni, który wykorzystuje różne techniki i metody teatroterapii w procesie rehabilitacji, w tym rehabilitacji społecznej. Teatr Przebudzenie funkcjonuje od maja 2003 roku. To zespół wyjątkowy, skupiający osobowości, który łączy wspólny cel wyrażania siebie na scenie poprzez własny język i na własną odpowiedzialność. Spektakle to manifesty, nad którymi zespół pracuje wspólnie. Tematyka spektakli oraz ich forma jest wypracowywana przy pomocy instruktorów przez uczestników zajęć. Teatr Przebudzenie uczestniczy w przeglądach i festiwalach i wydarzeniach artystycznych. Burzy mity i stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością. Staje do rywalizacji bez taryfy ulgowej zespołami osób pełnosprawnych. Twórczość teatru to składowa historii życia aktorów, które wyznaczają jego misję, by poprzez spektakle trafiać do ludzkich serc, emocji i myśli. W ten sposób, by te historie przełożyły się na historię widzów i przebudziły ich. Teatr jest laureatem wielu nagród i wyróżnień na licznych festiwalach w kraju, głównie za prawdę, dystans i przekaz płynący ze sceny. Teatr Przebudzeni stanowi ważny element w życiu kulturalnym powiatu ostródzkiego. Jest zapraszany na lokalne wydarzenia artystyczne oraz w ciekawe miejsca w całym kraju. Zostaje zakwalifikowany na prestiżowe festiwale teatralne. Zdobywa cenne doświadczenie, a także uznanie ludzi teatru i sztuki oraz ogólnopolskiej publiczności. Dzięki temu aktywnie promuje twórczość osób z niepełnosprawnościami i powiat ostrudzki. Teatr Przebudzeni może pochwalić się 12 autorskimi spektaklami. Mały Książę, Chłopiec z zapałkami, Co z tą miłością, Uskrzydlona codzienność, Dylematy, Maszyna, Odlot, Zapisani, Za ręczyny szatnia, Istny cyrk, Na pochybel. W debiutanckim spektaklu z 2003 roku, Małym Księciu, ściągaliśmy maski, aby przebudzić zarówno siebie, jak i społeczeństwo. Nie spodziewaliśmy się, że ten spektakl będzie początkiem tak pięknej podróży. Przez spektakl Chłopiec z zapałkami staraliśmy się pokazać, jak może czuć się człowiek odrzucony i niedostrzegany przez innych. Spektakl prosty w formie, a jakże przejmujący. Tu w rolę tytułowego chłopca wcielił się nasz przyjaciel, świętej pamięci Paweł Jaworski. W spektaklu Co z tą miłością prezentujemy historię rozpadu małżeństwa i zadajemy widzom pytanie, kto w takiej sytuacji cierpi najbardziej oraz jak smakuje jabłko niezgody. Uskrzydlona codzienność to spojrzenie przez pryzmat naszych marzeń na codzienne życie. Udowadniamy, że warto mieć marzenia, ponieważ się spełniają. Aktor grający główną rolę, Paweł, jest tego znakomitym przykładem. Rozterki i dylematy mamy przez całe życie. W naszym spektaklu pod tytułem Dylematy zderzamy ze sobą dwa światy, które ze sobą w pewien sposób walczą. Czy jest szansa na uścisk dłoni i wspólne zasiądnięcie do stołu? Czy można uciec spod szponów manipulacji i na nowo napisać swój los? Z tym pytaniem zostawiamy widzów po spektaklu Maszyna. Odlot to humorystyczna opowieść o normalności i nienormalności. Czy ucieczka ze szpitala jest możliwa? Kto jest w rzeczywistości bardziej normalny? Personel szpitala czy jego pacjenci? Z okazji 70-lecia wybuchu Powstania Warszawskiego wzięliśmy udział w integracyjnym projekcie, którego efektem było stworzenie patriotycznego spektaklu.
Zapisani to piękna, mocna i wzruszająca lekcja historii. Spektakl Za ręczyny porusza kontrowersyjny temat i przełamuje pewne tabu. Mówimy tu o tym, że każdy z nas ma potrzebę miłości. Głównym rekwizytem jest proteza, sztuczna ręka, która z jednej strony jest powodem kpin, a z drugiej strony to pewnego rodzaju pomocna dłoń, której, jak się okazuje, wszyscy pragną i potrzebują. Szatnia to nasz wyjątkowy spektakl, uwielbiany przez publiczność. Inspirowany jest twórczością Tadeusza Kantora. Zawiera wątki autobiograficzne i może właśnie dlatego jest dla nas tak ważny. Jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, nie wiesz, gdzie dotrzesz. Proste i prawdziwe. W kolejnym spektaklu obraliśmy konwencję starego międzywojennego cyrku. Słabości potraktowaliśmy jako nasz największy atut. W wesołym, ale jednak z gorzką puentą spektaklu Istny cyrk pytamy, jak dalece można pojąć piękno i brzydotę, czy normalność i dziwaczność. Na pochybel, czyli na przekór wszystkiemu, na zatracenie. W sztuce mierzymy się z dręczącym nas pytaniem: teatr dla życia, czy życie dla teatru? Jest to po prostu opowieść o nas i o pokonywaniu przeszkód. Udowadniamy, że teatr jest potrzebny i zbawienny. Spektakl to podsumowanie całej 20-letniej działalności Przebudzonych, ponieważ jest tu bardzo wiele odniesień do naszych wszystkich poprzednich przedstawień. Oto najważniejsze wydarzenie z życia Przebudzonych. Trudno jest wybrać tylko kilka, bo każde było ważne, ale prezentujemy te, naszym zdaniem, najwspanialsze. 20 lat temu Teatr Przebudzeni swoim debiutanckim spektaklem Mały Książę rozpoczął swoją niesamowitą teatralną przygodę. Od tego spektaklu wywodzi się również nazwa teatru. Od początku istnienia zespołu zaistniała duża przyjaźń i integracja między grupami Teatrem Przebudzeni a Młodzieżową Grupą Teatralną Zmysł. Doprowadziło to do powstania wspólnego projektu Zmysłowe Przebudzenie, który zintegrował obie grupy, dostarczył wielu emocji, wzruszeń, wrażeń, które zapamiętaliśmy do końca życia. Przyjaźń obu zespołów kwitła i doprowadziła do cyklicznych spotkań, wieczorów teatralnych, na których obie grupy miały szansę zaprezentować swoje spektakle szerokiej publiczności. Cykl spotkań cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Bardzo miło wspominamy rok 2011, a między innymi dlatego, że w tym roku odbył się wyjazd na festiwal do Andrychowa, gdzie za spektakl Odlot otrzymaliśmy podwójną nagrodę. Zagraliśmy wówczas nasz odlot dwa razy, między innymi na finał festiwalu. Niezmiernie istotnym wydarzeniem dla historii teatru było 50-lecie PSOUU w Polsce. Owe wydarzenie było zorganizowane w Warszawie w Och Teatrze i Teatr Przebudzeni został zaproszony do występu specjalnie na tą okazję. Został wybrany, wytypowany i zaprezentował się na profesjonalnej scenie. Żywe emocje wzbudza w nas wspomnienie dziesięciolecia Teatru Przebudzeni. Było moc wzruszeń, moc wrażeń i nasz niezapomniany spektakl Zaręczyny w oryginalnym składzie. Nasz pierwszy wyjazd zagraniczny był w 2014 roku. Odwiedziliśmy wtedy Litwę i zagraliśmy dla zagranicznej publiczności spektakl Odlot, który został żywo przyjęty. Ogromnie ważnym wydarzeniem dla Teatru Przebudzeni był występ w Teatrze Collegium Nobilum na Akademii Teatralnej. Zostaliśmy zaproszeni jako przykład prawdy, szczerości i autentyzmu płynącego ze sceny, a zagraliśmy tam Szatnię. Na widowni byli między innymi studenci, wykładowcy. Oczywiście po spektaklu była zagorzała dyskusja.
Niezapomniane chwile dla zespołu to również występ w Wielopolu Skrzyńskim na rodzimej scenie Tadeusza Kantora. Zostaliśmy zaproszeni na festiwal teatralny, ale po roku ponownie wystąpiliśmy na tej scenie. Wielopole jest dla nas szczególnym miejscem. Niezapomnianą przygodą było również wystąpienie na krakowskim rynku, a to z okazji Międzynarodowego Festiwalu Ulicznego, zorganizowanego właśnie w Krakowie, gdzie zespół miał okazję zagrać swój istny cyrk dwa razy w prawdziwym namiocie cyrkowym. Niejednokrotnie marzyliśmy, aby wystąpić na deskach Teatru Jaracza w Olsztynie. I tak też się stało. Wystąpiliśmy tam, na festiwalu Demoludy. Zapamiętamy to na długo. Nowym wyzwaniem były dla nas domówki teatralne i czas pandemii. Udało się, pokonaliśmy te trudy. Nawet powstał film. Im więcej przeszkód, tym większy proces twórczy. Bo rzeczywiście musieliśmy nauczyć się funkcjonować w nowych warunkach. Mamy z tego tytułu dużo wrażeń, dużo wspomnień i dużo materiału. Nadal żywe emocje wywołuje w nas wspomnienie nagrania w TVP1 w programie Ocaleni. Było to dla nas pierwsze zetknięcie z telewizją, ale nie pierwsze z kamerami. Program dotyczył historii Adama. Były poruszone również wątki teatru. Program nadal jest do obejrzenia na platformie VOD. Metafizycznym przeżyciem dla zespołu był występ w Krikotece z okazji urodzin Tadeusza Kantora. Zagraliśmy tam 75. raz nasz sztampowy spektakl Szatnie. Tak się składa, że Tadeusz Kantor żył 75 lat. Kto wie, może tak właśnie miało być. I doszliśmy do kulminacji jubileuszu 20-lecia Teatru Przebudzeni. Jest w nas tyle emocji, tyle wspomnień, tyle wzruszeń, że nie sposób jest o tym opowiedzieć. To po prostu trzeba przeżyć. Wszystkie nasze starania i prezentacje na scenie są nie tylko dla nas samych, ale przede wszystkim dla publiczności. Gdyby nie widzowie, to i nasz trud byłby daremny. Dziękujemy Wam, że chcecie nas oglądać. Łącznie odbyło się 220 pokazów naszych spektakli, z czego na podium znalazły się Szatnia – 76 pokazów, Odlot – 40 pokazów, Istny Cyrk – 31 pokazów razem z dzisiejszym. Patrząc na ilość zagranych spektakli, zachciało się nam obliczyć, ile czasu spędziliśmy podczas nich na scenie. Tydzień ma 168 godzin, 6 dni to 144 godziny. My zatem non-stop przez 6 dni nie schodziliśmy ze sceny. Wszystko pasuje, ponieważ jak mawia Dominik w spektaklu, na pochybę. W niedzielę to udzielamy się w kościele. A to nasza ekipa w drodze. Ciekawi jesteście, ile kilometrów przejechaliśmy przez ostatnie lata? Zajęło nam to trochę czasu, ale skrupulatnie wszystko przeliczyliśmy. Rok 2013 – 5330 kilometrów. Rok 2014 – 4690 kilometrów. Rok 2015 – 2230 kilometrów. Rok 2016 – 5310 kilometrów. Rok 2017 – 5580 kilometrów. Rok 2018 – 5860 km. Rok 2019 5390 km. Rok 2020 oj, pandemia, za dużo niestety nie pojeździliśmy. 410 km. Rok 2021 3100 km. Rok 2022 2660 km.
I rok 2023. Do dzisiejszego dnia zrobiliśmy 2780 kilometrów. Uwaga, uwaga! Przez niecałe 10 lat zrobiliśmy 43 340 kilometrów, nie wliczając w to przejazdów po samej Ostródzie. Tak się składa, że równik Ziemi ma długość 40 075 km, więc objechaliśmy kulę ziemską dookoła i to w dodatku z małym bonusem. Mało tego, pokusiliśmy się o wyliczenia kilometrowe od roku 2010. Suma kilometrów poraża i szokuje. A humorystycznie stwierdzamy, że łatwo te liczby zapamiętać. 5, 4, 3, 2, 0. Kochamy siebie, kochamy też teatr. Nauczyliśmy się pokory, a metodą małych kroczków i cierpliwością dochodzimy do pięknych twórczych rzeczy. Dzięki uczestnictwu w teatrze uczymy się bycia w grupie. Poprzez zajęcia teatralne możemy odkrywać swoje możliwości i umiejętności. Teatr pomaga nam odnajdywać się i funkcjonować w społeczeństwie. Mamy możliwość odwiedzenia różnych zakątków naszego kraju i prezentowania naszych spektakli. Gdyby nie nasza pasja, gdyby nie nasi bliscy, gdyby nie wszelkie instytucje oraz wspaniali ludzie, którzy nam pomagają, nie byłoby tego jubileuszu. A co dalej? Tego jeszcze nie wiemy. Trzymamy się tylko naszych powiedzeń, które nigdy nas nie zawiodły. Niech się dzieje wola nieba. Alleluja i pod prąd.